Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zamierzam powiedzieć trochę o tym, co kupiłem, pokazując w ostatnim odcinku. Mianowicie, kupiłem wkręty do mocowania listew, które będą tutaj nakręcane na te profile aluminiowe, samowiercące, do metalu. Kupiłem już sobie wkręty do boazerii właśnie, która będzie wykończeniem. Kątowniki, które wykorzystam do mocowania ład, które będą mi służyły do konstrukcji tutaj brodzika, właśnie w tym miejscu, gdzie stoi aparat, do konstrukcji przy drzwiach i ogólnie wszystkich takich innych, gdzie nie będzie możliwości wkręcić wkręta gdzieś w podłogę czy w ścianę. Nożyki do styropianu kupiłem klej Soudala, może go pokażę. Nie wiem, taki klej polecił mi pan w sklepie. Powiedział, że będzie dobry. Ja ogólnie nie chciałem pianki, ponieważ pianka potrafi się utleniać, taka zwykła. A oglądałem testy kapitana przyczepy i tam on miał właśnie klej, tylko że to nie był ten klej, tylko trochę inny. Ale miał ogólnie klej do styropianu, który sprawował się znacznie lepiej od pianki, więc też wybrałem klej. Poza tym dostałem od wujka taki klej, którym uszczelnię kabinę z zewnątrz, ale to jeszcze pokażę, bo znalazłem chyba nieszczelność, która mogła powodować to, że zbierała się woda tutaj w rogach i taką taśmę też od niego, którą jak pracowałem na dachach też razem z nim, to wykorzystywaliśmy do klejenia różnych dziur i ta taśma jest bardzo dobra. Klei się niesamowicie, nie odkleja się, a jest mi potrzebna do tego, żeby zakleić właśnie te dziurki od środka, żebym miał szczelnie przed ociepleniem, bo później dach od góry będę kleił czymś innym, ale to też powiem wszystko później. Dodatkowo kupiłem płytę sklejkę z drewna liściastego, też oglądałem pana kapitana przyczepę, który polecał tą sklejkę, nie sosnową, ponieważ praktycznie jej nie trzeba gruntować i bardzo dobrze przyjmuje farbę. Kupiłem styropian i teraz muszę trochę wyjaśnić na temat tego styropianu. Styropian kupiłem taki, nie wiem, czy to jest dobry styropian, czy się sprawdzi, czy nie. W każdym razie też polecił mi pan w sklepie. Kupiłem styropian na podłogi i na ściany. I teraz tak, na podłogi miałem kłaść i styrodur, czy coś takiego podobnego, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, to jest taki ogólnie jeszcze twardszy styropian, ale pan polecił i powiedział, że ten styropian, on wytrzyma i nie mam się co martwić, więc mogę go sobie spokojnie położyć na podłogi, nie będzie się zapadał po jakimś czasie. A jeżeli chodzi o ściany, zdecydowałem się w końcu na styropian, ponieważ na samym początku ja tak miałem robić to styropianem i zmieniłem zdanie na wełnę. Miałem robić styropianem od samego początku, dlatego że jak pojawiłaby się jakakolwiek nieszczelność czy wilgoć od środka, tam już za zabudową, to ten styropian nie będzie tak przyjmował wody, tylko ewentualnie ta woda po nim ścieknie gdzieś do dołu, czy będzie się tam gdzieś zbierać, ale jest szansa, że gdybym później gdzieś zrobił nawet jakiś odpór, to ona odparuje i wszystko wyschnie. Zmieniłem zdanie na wełnę, bo pomyślałem, że wełną wszystko dobrze wypełnię. Będzie mi prościej. Ale właśnie zapomniałem o tym, że wełna, gdy przyjmie wodę, to później już jej nie odda. I po rozmowie z panem w sklepie doszedłem do wniosku, że jednak zrobię ten styropian. I też zrobię go trochę cieniej, nie tak jak zakładałem. I myślę, że to mi wystarczy. Pokleję go właśnie na ten klej. No i tak. To była jedyna obawa, którą mi pan w sklepie jeszcze uświadomił. I znowu zmieniłem decyzję. No, jak widać, wszystko zmienia się na bieżąco. Tak jak mówiłem, to nie będzie bardzo proste. Buduję tego kampera na szybko. I tak naprawdę wszystko się zmienia z dnia na dzień, można powiedzieć, z godziny na godzinę.
No, to chyba tyle, co chciałem powiedzieć na wstępie. Wreszcie trochę więcej powiedziałem, co będę robił. I zamierzam dzisiaj wykończyć listwami ściany, sufit i ocieplić styropianem wreszcie, żeby mieć bazę do rozprowadzenia elektryki i pomyślenia, w którym miejscu, jakie przewody będą mi potrzebne, gdzie gniazdko, gdzie światełko. No, także ja biorę się do pracy. Do zobaczenia później. A ja. Tak, tnę taśmę. A tak ją przylepia. Szczerze, że tak. To nie przecieka. Nie ma nigdzie żadnych śladów, żeby cokolwiek kapało. Jeżeli chodzi o te zacieki, które, znaczy o te mokre miejsca, które tutaj były, wydaje mi się, że tutaj mogło się coś rozleć tłustego, typu jakiś olej, benzyna, nie wiem. Na razie po dwóch noce z intensywnymi owadami. Nic nie ma tutaj mokrego. I to wydaje się być suche. Nie wiem, jak jest w środku w tej płycie, ale powierzchownie wydaje się być suche. Ale co znalazłem? Bo dostałem klej od swojego wujka i odkryłem jedną rzecz, co to może jeszcze być, przez co może się jeszcze, przez co mogą się robić te zacieki. A mianowicie tutaj, cała tutaj ściana jest szczelna, wszystko jest ok, ale tutaj zauważyłem z tej może strony trochę mniej, ale tutaj to uszczelnienie. Z tej strony jeszcze wydaje się ok, ale z tamtej strony pokażę wam. Z tej strony. Tutaj. Tu się rusza. I tutaj. Tak jakby się rozeszło. Więc to będę starał się pokleić. Tak poza tym, to mogę powiedzieć jeszcze tyle, że zobacz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później znowu się to zmienia. Koncepcja zagospodarowania w środku
uległa zmianie. No już nie będzie tak, że Brodzik będzie tam. Że tam będą drzwi. Że to będzie kanapa ze stolikiem. To już tak nie będzie. Nie zmieniło się chyba tylko to, że tu będzie łóżko. Bo tak. Przyjechało parę osób, z którymi rozmawiałem na ten temat. I w ostatniej chwili wymyśliłem coś takiego, żeby ten Brodzik stąd jednak przenieść tu, w to miejsce. O, nawet tak jak jest tutaj już ta łata nakręcona, ta łata, żeby go przenieść tu, zrobić go w tym miejscu razem z toaletą. Toaleta mogłaby być akurat tutaj z przodu pod tym wypustem. Tutaj cały Brodzik na takiej szerokości, więc byłoby dosyć wygodnie i pomiestnie. Tu Brodzik, za tym Brodzikiem wtedy tutaj umywalka, kuchenka i kawałek blatu. I to też będzie fajnie znowu grało, no to będzie ubywalka razem z Brodzikiem, czyli cała instalacja wodna, która będzie blisko siebie. Nie będę musiał kombinować z jakimiś rurami, tylko pod spodem bezpośrednio umieszczę ten zbiornik na brudną wodę, który też już sobie zorganizowałem, co pokażę później. Nie jest może jakiś piękny i nadzwyczajny, ale na brudną wodę nic więcej nie potrzeba. No i z tej strony zmieniło się tyle, że tutaj planuję zrobić szafę od praktycznie od samego początku do pewnego momentu. Tu sobie zrobię taki jakby narożnik, ewentualnie jakieś, nie wiem, pierdoły sobie postawić, czy książkę, czy coś. I tutaj będzie stolik z siedziskami, tylko to też jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, ponieważ Wszystko jest na etapie projektu w mojej głowie. I wiąże się to z tym, że ta przestrzeń będzie otwarta, cała. Nie będę jej niczym zabudowywał, bo to w sumie byłoby bez sensu. Psuć sobie taki widok. Oczywiście, no, może nie ten, ale psuć sobie widok przez takie duże okno, żeby to zabudowywać i robić sobie jakieś dwa małe okienka po bokach, no to by było beznadziejne, więc stwierdziłem, że tak to zostawiam. Siostra podsunęła mi jeszcze pomysł, że ewentualnie gdyby coś się działo, jakieś, nie wiem, żeby było zimno czy coś, to zawsze mogę sobie rozwiesić jakąś kotarę grubszą, żeby to ciepło przez tą roletę nie uciekało. No i to rozwiązanie się wydaje na chwilę obecną najlepsze. Czy coś się zmieni, no to nie wiem, zobaczę, bo wszystkie plany ja nic nie rysowałem na żadnych kartkach, nie rozmieszczałem tego, wszystko mam tutaj. Niestety ja tak mam, że jak coś sobie wymyślę, to wszystko widzę to w głowie, nie potrafię tego przenieść na papier w ogóle i czasami ciężko mi nawet to wytłumaczyć, to co ja widzę. Ale to jest inna sprawa. No. Na razie to tyle. Mi się skończył materiał. Muszę jechać kupić takie listewki, albo trochę podobne do tego, żeby móc je zamocować na tej stronie. Jak na razie wszystko wygląda równo i obiecująco. A co będzie, to zobaczcie w dalszej części.
A więc tak, dokończyłem kręcić listewki z tej strony, tu z przodu. Tą ścianę już miałem wcześniej gotową. No i co? Wchodzę ze styropianem. Ocieplam to. Sufit też już okręciłem. Wykorzystałem te listewki, które tu były wcześniej po bokach. Sprawdzą się bardzo dobrze, ponieważ są na szerokość akurat tych metalowych wzmocnień na dachu. I na razie ocieplam tylko tutaj dotąd. Tą całą przestrzeń tutaj nad kabiną. To wszystko na razie zostawiam. Robię tylko tutaj tą przestrzeń, ponieważ tutaj muszę coś wymyślić. Nie wiem, czy wjadę tutaj płytą tam do końca. Bo to wszystko się zmienia. Naprawdę wszystko się zmienia cały czas. Na początku miało być bezpośrednio bezpośrednio miała być bazeria na to, ale już mi się zmieniło, że dam najpierw płytę, bo będzie szafek, dużo różnych rzeczy, brodzik, tu kuchnia, w ogóle stolik i stwierdziłem, że dużo będzie zasłonięte, więc szkoda wydawać pieniędzy na boazerię, która i tak będzie zasłonięta, a ona jest dosyć cienka, więc te ściany by nie były tak masywne. No, a tutaj planuję właśnie teraz, jak już będę miał płytę, to wjechać tą płytą, tam w tamtą stronę, wyciąć ją w takim kształcie, jakim jest tutaj ta konstrukcja. I jeżeli chodzi o przód, to też chciałem, pomyślałem, że zrobię tak, że wyjadę płytą, tak jak tą dotnę tutaj w takim łuku, to później na tą płytę, tak tutaj wyłożę też płytę pod takim łukiem. Może mi się to uda. Bo tutaj na suficie będzie od razu boazeria, ponieważ tu będą tylko lampeczki, nic nie będzie więcej wieszane. I później tą boazerią tutaj zjadę po tej płycie do samego dołu. Będę miał ją też do czego przymocować. A tam wszystko, tą przestrzeń zupełnie już pianką, nie było żadnego jakiegoś takiego pustego miejsca. Będę ją stopniowo wypełniał, żeby ona sobie rosła, wysychała. Myślę, że tak będzie najlepiej. A więc tak, dobra, biorę się za styropian, ale myślę, że to pokażę wam już w następnym odcinku, ponieważ do tej pory wyszło dosyć dużo. Nie chcę też robić tych filmów nie wiadomo jak długich, więc wolę częściej, a krótsze. A, bo kupiłem okna i dlatego chcę to zrobić, ponieważ już muszę przygotować sobie otwory na okna przed montażem styropianu, dlatego że okna kupiłem od Busa szklane i były zamocowane w busie tak jakby na takiej blasze tylko, a ta płyta jest grubsza, ona ma, no nie wiem, myślę, że około centymetra, więc jak bytnę otwór, to nie wiem, czy nie będę musiał tej płyty zaszlifować pod kątem, tak żeby mógł te okna na tej uszczelce dobrze obsadzić, żeby wszystko się trzymało i było szczelnie. Więc resztą podzielę się w następnym odcinku, a na razie zostawiam was z tym, co jest teraz. Do zobaczenia.